1 marca obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji po raz piąty w Polsce, a trzeci w Świdnicy, odbędzie się Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Świdnicką edycję biegu zaplanowano na 26 lutego. Impreza współorganizowana przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji tradycyjnie odbędzie się na obiektach przy ulicy Śląskiej. W tym roku tradycyjnie bieg na dystansie 1963 metrów, dystans symboliczny nawiązujący do śmierci ostatniego żołnierza wyklętego. No i co? Bieg tradycyjnie na naszych obiektach, a zatem Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Spotykamy się w niedzielę 26 lutego. Zgłoszenia i zapisy do biegu przyjmowane będą w dniu imprezy w Biurze Zawodów w hali lodowiska. Od godziny 10 do 11.30 zapisy tutaj, gdzie się znajdujemy, zatem w holu lodowiska, a o 12.00 start. I co? 550 osób pierwszych, które zapisze się, otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie bardzo ładny, fajny, pamiątkowy medal. Impreza ma charakter rekreacyjny. Głównym celem jest przekazanie treści historycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat żołnierzy wyklętych. W wydarzeniu będzie towarzyszył ciepły poczęstunek, o który zadbali harcerze. No i co? Do zobaczenia. W tym dniu odbędą się również wydarzenia towarzyszące. Poszczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na nasz portal www.tvts.pl.